Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić rajniera ocenionego na 87. Jest to piłkarz, którego można zdobyć w wyzwaniach związanych z Akademią przyszłych Gwiazd Fut. No i w tych wyzwaniach odblokujemy poszczególne cztery wersje Brazylijczyka. No i to edycja jego najlepsza wersja, chociaż również tego wersja oceniona na 85 całkiem dobrze się spisuje, ale jednak ta jest lepsza. Jest to też bardzo uniwersalny piłkarz, ponieważ spisuje się bardzo dobrze zarówno na pozycji napastnika, ale również można grać nim na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego oraz na skrzydle. No i dobrze, przejdźmy teraz do omówienia jego statystyk. Jak widzicie, ma on 89 szybkości biegu oraz 93 przyspieszenia, więc jest on bardzo szybkim napastnikiem. No i dodatkowo jego używa ze myśliwy, który mu podnosi jeszcze bardziej to tempo oraz strzały. No i z myśliwy ma on 99 tempa, więc potrafi z łatwością murywać się obrońcą i bardzo szybko może znaleźć się w polokarnym. No i co do strzałów, również on bardzo solidne u niego. Ma on 87 ustawienia w ataku, więc potrafi bardzo dobrze wychodzić na pozycję oraz bardzo fajnie pokazuje się do podań prostopadłych, oraz również ma on 80 wykończeniem, więc potrafi bardzo dobrze wykończyć sytuację w polokarnym. Również jak widzicie ma on bardzo dobrą siłę strzału, ponieważ wynosi ona aż 92. No jeśli znajdzie się w polokarnym i odda strzał na bramkę, no to jest nieraz bramkarzowi jest bardzo ciężko go bronić, ponieważ jest on naprawdę bardzo mocny i bramkarze nawet nieraz nie są w stanie zareagować na jego strzały. Również ma 82, 82 strzałów z dystansu, więc potrafi też całkiem ładnie uderzyć z zapala karnego. Również jego waleje są bardzo dobrze ocenione, ponieważ są one ocenione na 90, więc waleja też potrafi całkiem dobrze uderzyć. Również ma naprawdę bardzo fajne podania jak na napastnika, ponieważ ma 90 krótkich podań, więc potrafi bardzo dobrze rozgrywać piłkę z innymi zawodnikami. Oraz ma też 80 długich podań, więc potrafi też zagrać całkiem ładną, daleką piłkę. Oraz jak widzicie posiada 97 podkręcaj, więc potrafi też bardzo ładnie podkręcić piłkę. I też można nim naprawdę bardzo fajnie strzelać bramki finnezyjne. Co do driblingu, również jest bardzo solidny u Brazylijczyka. Ma 84 równowagi, 93 83 zwinności. No i mimo, że jest on dosyć wysokim napastnikiem, to jednak czuć, że jest on zwinny i potrafi wykonywać różne sztuczki z bardzo dobrą płynnością. Również posiada on aż 91 samego driblingu. No i ma też 4 gwiazdki sztuczek, chociaż szkoda, że nie dostał upgrade do 5 gwiazdek sztuczek, ale i tak przy użyciu tych 4 gwiazdek sztuczek można naprawdę bardzo fajnie się bawić. Również ma on 88 kontroli nad piłką, więc potrafi bardzo dobrze panować nad piłką, ale ma też 88 opanowania, więc jak widzicie potrafi bardzo dobrze panować nad piłką, ale ma też 84 reakcji, więc potrafi bardzo dobrze reagować na sytuację na boisku. Co do obrony, to jednak jest to zawodnik ofensywny, chociaż przez to, są dosyć szybki, to potrafi szybko doskoczyć do rywala i odebrać mu piłkę po stracie w ataku. No, mimo, że są dosyć wysokim napastnikiem, to jednak te główki nie są u niego zbyt dobre, ponieważ ma on 82... Główek oraz 68 skoczności. No i jednak, przy rzutach różnych widać, że do główek za opóźnieniem i jednak przegrywa pojedynki główkowe. No jak widzicie, posiada on też 88 wytrzymałości, co jest bardzo dobre. Jak na napastnika, no on potrafi biegać przez cały mecz i się nie męczy, więc to jest bardzo dobra wytrzymałość. No i też przydaje się ona na pozycji środkowego pomocnika wędsewnego oraz na skrzydle, więc jego wytrzymałość, jak widzicie, jest bardzo dobrze oceniona. Również posiada 85, siły, więc potrafi się zostawić plecami do rywala i potrafi sobie znaleźć lepszą pozycję do dania strzału, albo też y, y, może odegrać piłkę do kolegi z zespołu. No więc dobrze, przejdźmy jeszcze na koniec o informacji o nim. A wiecie, mam 4 gwiazdki sztuczek, więc może nim wykonywać bardziej zaawansowane sztuczki i może nim się naprawdę bardzo fajnie bawić. A posiada też 4 gwiazdki co przy nogi, więc co przy nogi też potrafi całkiem dobrze uderzyć. No więc dobrze, jeśli ktoś nie wykonał tych wyzwań o Rainiera, no to myślę, że warto je wykonać, to jest naprawdę bardzo fajny i solidny napastnik, Nawet jeśli nie przydawam się do pierwszego składu, no to może być on naprawdę bardzo fajnym zmiennikiem. A te wyzwania są akurat bardzo proste i mi się bardzo przyjemnie wykonywały te wyzwania o Rainiera. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć.